Szczęść Boże! Wszystkich serdecznie zapraszam, aby w tą niedzielę zatrzymać się przez chwilę nad fragmentem Ewangelii, którą daje nam Kościół. Ewangelii o 10 pannach, dobrze nam na pewno znanej. Spośród tych 10 panien 5 było mądrych, a 5 było głupich. Jak to bywa w naszym życiu, nieraz popełniamy różnego rodzaju gafy. Te są nazwane wprost głupimi. Dlaczegoż one są głupie? Otóż wybierając się na spotkanie z panem młodym, nie zabrały do swoich lamp oliwy. Zapomniały, o co chodzi, że przyjdzie noc, że będzie trudno, że czuwanie wymaga pewnego też światła. No właśnie, i rozlega się o północy, czyli wtedy, kiedy jest też bardzo ciężko wytrzymać na tym czuwaniu, rozlega się wołanie. Idzie pan młody, wstają panny i zapalają lampy, ale te niezbyt mądre, a nazwane tutaj wręcz głupimi, nie mogą rozpalić swoich lamp dostatecznie. Widzą, że gasną i proszą o pomoc inne, ale nie da się tej oliwy użyczyć wszystkim, bo może zabraknąć jednym i drugim. No właśnie, zobaczmy, że ta oliwa to jest symbol też Bożej łaski. Symbol Bożej łaski i Bożego światła. Bez tej Bożej łaski przygasa Boże światło. Kończy się powoli rok liturgiczny. Czytania są skierowane ku eschatologii, ku sensowi życia. Obumiera przyroda. To wszystko przypomina nam o tym, że trzeba będzie się rozliczyć z tego czasu na tej ziemi i że czas jest nam dany jako wielki dar. Głupota polega na tym, że zapominamy, po co żyjemy. Zapominamy i rozdrabniamy się na rzeczy, które są zbędne i zabraknie nam esencji. Zabraknie nam w pewnym momencie też świętości, zabraknie Bożej łaski. Nie znacie dnia ani godziny, kończy tą przypowieść Pan Jezus. Nie znamy dnia ani godziny. Chcemy żyć w Bożej łasce. Chcemy żyć łaską uświęcającą, ale jak często tego człowiek nie docenia, jak często odkłada spowiedź, sakramenty na później. A przecież w każdej chwili może przyjść do nas jakaś próba. Nie mówię tu od razu o śmierci, ale o czymś, co wymaga pewnego wysiłku, świętości, światłości umysłu. Siostry i bracia, chciejmy dbać o to, co w naszym życiu cenne. Chciejmy nie zapominać, po co żyjemy. Żyjemy po to, żeby się zbawić, a nie zabawić, jak niektórzy mówią. Żyjemy po to, aby dać światu świętość, tą, którą otrzymujemy sami od Pana Boga, aby podzielić się dobrem, aby mieć w sobie nadzieję, którą otrzymaliśmy od Pana Boga i nasze powołanie zrealizować tak, najlepiej jak umiemy.